Okej, siemanko, z tej strony Enzi i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z customowych mapek. Jak widzicie, dzisiaj będziemy znajdowali się na mapie Asleep, czyli mapie, tłumacząc sobie, uśpiony. W sensie będziemy albo lunatykowali, albo będziemy mieli bardzo długi sen, który będzie się cały czas zmieniał. Jestem tego pewny. Zobaczymy już w czasie gry, co tutaj się będzie wydarzało. Co będzie się jak ja w ogóle mówię, moja polski bardzo trudna i nie mogę. Okej. Dobra, słuchajcie, wygląda mi to bardziej na, kurczę, jednak lunatykowanie niż jakiś długi sen, bo budzimy się jednak w kuchni. Okej, wszystko jest pozamykane, nie mogę nic wcisnąć ani nic włączyć. Jest toaletka taka ma... Nie no, to nie jest toaleta, tylko to jest umywalka. Albo do mycia naczyniów. W każdym razie, słuchajcie, lecimy do wyra, bo chyba tak nam kazało. W ogóle fajne są te rzeczy zrobione. A nie ma co się oszukiwać, nie ma tej tekstur paka żadnego, research paka akurat w tych czasach. Więc wszystko z Minecrafta wyszło tutaj. To jest Minecraft 1.8 bodajże w tym momencie. Fajne ozdoby, nie powiem. Dobrze to wygląda. Okej. Wszędzie jest ciemno, ma jakąś dziwną chałupę koleś. Nie da się ukryć. Okej, idziemy spać. Ciemno. Prąd wyłączyli? Nie, bo to nie jest horror, słuchajcie, to nie musi ta się bać. Nic strasznego nie będzie. Straszny film będzie może dopiero potem, pod wieczór. O fuck. Ja tak przysłem, czy faktycznie ja lunatykowałem? To wygląda jak jakaś stacja kosmiczna. O fuck. Przycisk. Aha, musi być to z personelu ktoś, nie mogę sobie otworzyć. A co te płytki fajne? Ja chyba się otwierało większą ilością bloków, z czego pamiętam. O fuck. To się jestem na stacji jakiejś tej kosmicznej. O fuck. Komputerek. I need to work at my computer. Okej. Okay. Spoko. Nikt w ogóle tutaj się nie zorientował, że coś nie pasuje, że skąd ja się tu wziąłem? Co się stało? A ten szyn. Meteory lecą na nas. Ziom, posuń się. Ten faktycznie coś leci. O fuck. Dużo tego. Ale nie trafia nas. Oj, dobra, chyba jednak trafia. Trzeba było się stąd wydostać. Chodź ziom ze mną. Bo tam personel musi otworzyć. W ogóle zawsze mnie zastanawiały te wieśniaki. Co z tego, że meteory lecą? Oni w ogóle mają wywalone w to wszystko, nie? Że nie przejmują się za bardzo. Nie ma czym, kurczę. To tylko meteory, my jesteśmy w statku kosmicznym. Dobra, jednak ten dystans nie wyjdę na stówę. Będę musiał znaleźć jakieś inne przejście. O, fuck. Może tak spróbowalibyście się uratować, czy coś? O, escape pods. Czy będę mógł tutaj uciec? Halo, startujemy! Gotowi do lotu. Przygotowanie do uruchomienia. Okej. Wyszczeli nas taką sprężydą. Może i nie? Oj. No kurczę, szkoda wieśniaków, no. Dobrze, że ja się uratowałem, nie? Najważniejszy chyba. Fuck. Jak ja się tu w ogóle dostałem? Ja rozumiem, że można latykować, wiecie, wyjść z domu czy i tak dalej w ogóle, gdzieś tam wyjść na osiedle. Ale kurde, do statku kosmicznego? Bez jaj. Docking station. O, to jest do komunikacji, to mogę chyba się z kimś skomunikować. Halo, ktoś tam jest? Tak, jesteśmy. Z ziemi generalnie. I pytają, czy uratowaliśmy się właśnie z tego statku kosmicznego. Tak, i proszę o pomoc. Okej, oni nam pomogą, więc możemy iść. Ale światełko się tu ładnie palą. Ty, ktoś tam jest, nie jestem sam. Ziom! Chodź, villagerku, pomożesz mi się stąd wydostać, co? Znowu przysnę? Przecież bardziej mi to wygląda jak sen. Okej, okay, if you... Jeżeli trafi na złoto, to wygram. O, oh, fuck! Jestem w jeden z 10? W 3? O, oh, fuck! To jest Ibisz. Już nie wygląda za bardzo na Ibisza. Czemu wszyscy patrzą w ścianę, jak ja tutaj gram? O, oh, fuck! O co tutaj chodzi? Mam kliknąć przycisk? Zatrzymaj się tu. Na złotym. Zatrzymasz się?
Wygrałem $1 000 000. Oh fuck. Jestem bogaty, ziom. Ok, now you can play for double or nothing. Czyli, że zagram dalej i wygram 2 miliony wtedy. Albo nic. Mogę przegrać. Czemu się zgodziłem? Ja bym z tym milionem uciekł. Fuck. O co chodzi? Ok, mam 3 drzwi. Za jednymi z nich są... Nie zdążyłem przeczytać. Za jednym z nich w każdym razie będą te 2 miliony, jak trafię. Tutaj. Uoo! Jestem miliarderem, milionerem podwójnym. Fuck. Takie sny są bardzo spoko, co nie powiem, nie? Albo nawet jak to nie jest sen. Tylko lunatykuję i dostałem się do programu, chociaż to nie jest możliwe chyba. Ale faktycznie, w snach tak jest, nie? Popieprzone, że coś fajnego się dzieje. Często takie, że mamy fajny sen, coś tutaj się udało, nie? Wygraliśmy coś. Kurczę, dostaniemy jakąś super rzecz. I nagle dupa. Budzimy się w łóżku. Albo najgorsze jest to, jak idę spać. Znaczy nie jak idę spać, tylko jak wstaję rano do szkoły. I tak wiecie, jestem już w połowie obudzony. I już się zaczynam ubierać, wszystko tam się myje, nie? Wychodzę już z domu, wsiadam do samochodu. I nagle tak wiecie, tak coś nie pasuje. Otwieram oczy. Jeb. Jestem dalej w łóżku. I dupa, wszystko od... Oh fuck. To był... Jak on się nazywał? Gizmo. To jakiś dziwny sen. Jakiś popieprzony, jestem przed zamkiem. Meanwhile, okej, okay, tutaj jest jakiś domek. To jest historia, the opposite end of the mountain range. O co tu chodzi? Tam jest jakaś pani chyba. Wiedziema. Strzeliła we mnie czymś. O fuck, ty wróżko, ty. Co ty zrobiłaś? Zrobiłaś całe z gąbki. Nie zdążyłem się nawet z nią przywitać. Ale sny są głupie, dopiero teraz to w grze widzę. Co będzie dalej, bo... Krowy wystrzeliło. I świnie. I Gizmo chyba. Gizmo to ta świnia mi się wydaje. Gizmo jest jednorożcem. O fuck, a można go dosiąść? Squid spadł mu na głowę. Ale to jest chore. O, nawet ziomek tutaj pisze, że to była najdziwniejsza historia, jaką kiedykolwiek słyszał. O, fuck. Nie no, mapa naprawdę mi się podoba. Jest zupełnie inna, fajny pomysł na zrobienie tego. It's probably time to start heading home. I will just head up the mineshaft today. Okej. Okay. Coś wybuchło. Tutaj dojechałem kolejką? Okej. Okay. I chyba dupa. Już się stąd nie wydostanę. Świetnie, po prostu świetnie. A tam coś będzie? Nie no, że to się kończy, no to to już jest, to nic nie będzie. Ja przejścia, generalnie. Jest minecart. O, jest kill off. Daj mi kill off. Bo tutaj było kopane coś. Ejo. Dupa, nie dadzą mi. Nie mogę nic zrobić. To idziemy, ale jak ja mam zrobić? Przepraszam bardzo, bo czekajcie, bo to są jakieś numerki. O! I żyję, wpadłem do wody. Takiej płytkiej wody. Nietoperki się zablokowały. Kolejny nietoperek. Okej, okay, chodzi mu o to, że to bardzo fajna jest kopalnia, tyle jest tutaj rzeczów i fajnie by było. Nietoperzu, przez ciebie zginąłem. A jak będę od nowa musiał to przechodzić, to po prostu... Ani. O fuck, znowu. Wpadę. Gdzie są nietoperki? O fuck. Na coś wlazłem tam u góry. Mam problem, słuchajcie. To na ten nietoperze mogę wskoczyć? To coś było. Bo... Czekajcie, próbuję. O! Stoję na czymś, ale czemu ich nie widzę? Zajebły te nietoperze. Czy ja muszę coś tutaj kliknąć? O co tu chodzi w ogóle? Nietoperki, chodźcie tutaj, pokażcie mi się. O fuck, czekajcie, muszę zresetować chyba grę, jeszcze raz włączyć, bo... Bo coś mi się spsuło. Nie widzę nietoperków. O! I są! Ale krzywo wskoczyłem na tego nietoperza. Ale głupi sen. Czemu ja skaczę po nietoperzach? O! Fuck. Jak ja do niego nie doskoczę? Wow. Okej. Okay. I to są diamenty. Gdzie ja jestem? Jaki głupi sen w ogóle. What? That end now? How I'm gonna get out of the... Out of here now? Jak ja się stąd wydostanę? Czy to jest koniec tego głupiego snu? Tej reston jakiś dziwny jest, się pali. Paguziol.
Wow. A co to jest za blok? Znowu jestem bogaty. W końcu dostałem te swoje... No nie. W końcu dostałem te swoje 2 miliardy.